jeżeli twój storczyk przekwitł i zastanawiasz się teraz, co z nim zrobić, jak o niego dbać, przyciąć, przesadzić i co należy zrobić, żeby zakwitł nam ponownie w niedługim czasie, to ten film jest dla ciebie. Miłego oglądania. Gdy twój storczyk przekwitł, potrzebuje chwili, by się zregenerować, odpocząć i przygotować do następnego kwitnienia. Dlatego bardzo ważnym etapem w pielęgnacji storczyka jest jego przegląd. Przeglądamy korzenie, liście, a następnie wykonujemy pewne kroki, by rośliny wzmocnić i przygotować do następnego kwitnienia. Gdy twój storczyk zrzucił wszystkie kwiaty, przyglądamy się pędom kwiatowym. Jak je przyciąć, czy w ogóle je przycinać? Najlepiej chwilę odczekać. Niektóre pędy z czasem zaczną zasychać i takie należy wyciąć tuż przy koronie, przy liściach. Pędy, które nie zasychają, są zielone, pozostawiamy, ponieważ jest bardzo duża szansa, gdy roślinę będziemy odpowiednio nawozili, że na takim pędzie zacznie wytwarzać nowe pąki kwiatowe. No po to storczyka uprawiamy, by cieszyły nas jego kwiaty. By storczyk zakwitł ponownie, musi mieć odpowiednie warunki, ale również zdrowy system korzeniowy i zdrowe liście. By storczyk wytworzył nowy pęd kwiatowy, musi mieć co najmniej dwie pary liści i kolejne w drodze. Dlatego tak bardzo ważnym krokiem w pielęgnacji tej rośliny po przekwitnieniu jest zadbanie o to, by roślina zaczęła wytwarzać kolejne liście. Aby zaczęła wytwarzać kolejne liście, musimy się przyjrzeć korzeniom, ponieważ to one zasilają i wzmacniają roślinę. Ponieważ ten egzemplarz ma zdrowe korzenie, nie są przerośnięte w doniczce, to go pozostawiam. Natomiast jest okaz, który wymaga regeneracji. Zanim zacznę pracę przy korzeniach, to roślinę namaczam, by korzenie były miękkie, jędrne i plastyczne. Dzięki temu będzie mi trudniej je połamać. Niechcące oczywiście. Pamiętaj, by storczyka moczyć w wodzie miękkiej, przefiltrowanej. Absolutnie nie używaj do tego wody prosto z kranu. Woda powinna mieć temperaturę pokojową. Po namoczeniu widzę, które korzenie należy wyciąć. Miękkie, maślące się czy zupełnie zasuszone wycinamy. Cięcie wykonujemy na schorowanej tkance, jak najbliżej zdrowej tkanki. Nie nacinaj zdrowych korzeni. Pamiętaj, by cięcie wykonywać czystym, sterylnym narzędziem. Pamiętaj, że jeżeli podczas moczenia storczyka między liście dostała się woda, by osuszyć to miejsce za pomocą serwetki czy wacika, ponieważ woda nakumulowana w liściach będzie powodowała gnicie korony, czyli zamieranie całej rośliny. Do posadzenia tego storczyka wykorzystam większą doniczkę niż której rósł wcześniej. Na bocznych ściankach robię dodatkowe otwory dla lepszej cyrkulacji powietrza, by zapobiec podgniwaniu korzeni. Jeżeli zdarzyło się, że korzenie twojego storczyka zagniwały, to warto zrobić dodatkowe otwory w doniczkach. Posadzę w świeże, nowe podłoże. Jeżeli twój storczyk był niedawno przesadzany, kora piniowa, w której rósł, jest twarda, nie rozsypuje się pod wpływem dotyku, niemalże nówka sztuka, nie masz możliwości zakupienia nowego podłoża, to takie lekko zwilżone podłoże wstaw do piekarnika na 15-20 minut w temperaturze 100 stopni. Tym sposobem podłoże odkazisz. Pamiętaj, by ostygło, zanim wsadzisz w nie roślinę. Na dno doniczki wsypuję suche podłoże, ustawiam roślinę, obsypuję korzenie, poruszam doniczką, by w międzykorzenie dostały się kawałki kory i doniczkę wypełniam podłożem po sam brzeg. Moczonego storczyka, który miał przycinane korzenie, nie podlewam przez co najmniej dobę do dwóch dni, żeby wszelkie rany po cięciu zdążyły się zaleczyć. Kolejne podlewanie, moczenie, bo ja swoje storczyki moczę, wykonam wtedy, kiedy zobaczę, że korzenie przeschły. Kolejne podlewanie wykonam wywarem z czosnku, po to, by korzenie odkazić, zdezynfekować, przyhamować ewentualne ogniska zapalne, których nie zauważyłam podczas oczyszczania korzeni. Niektórzy wykonują oczyszczanie systemu korzeniowego storczyka na sucho, bez wcześniejszego moczenia. Jeżeli ty tak robisz, jest ci tak wygodnie, to pamiętaj, by roślinę pozostawić do przeschnięcia przez dobę, dwie doby, by ewentualne rany po cięciu zdążyły się zaleczyć, a następnie roślinę wsadź do wcześniej namoczonego podłoża. Jeżeli po oczyszczaniu korzeni storczyka okazuje się, że jest ich niewiele, to warto zastosować przez 2-3 miesiące napary z herbaty. Jak dokładnie to zrobić, to nagrałam na ten temat film, w jaki sposób zregenerować system korzeniowy storczyka. Metoda ta sprawdza się bardzo dobrze, wielokrotnie dostawałam wiadomości, że storczyki udało się odratować, a system korzeniowy rośnie jak zły. Film podlinkowałam w opisie. Przesadzonego storczyka w okresie jesienno-zimowym postaw w najwidniejszym miejscu w mieszkaniu. Izoluj i chroń przed chłodnymi powiewami, przeciągami. Nie trzymaj go na zimnym parapecie. W okresie wiosenno-jesiennym trzymaj storczyka
łyka w jasnym, widnym miejscu, ale z dala od bezpośredniego słońca. Staraj się go nie przelewać. Jeżeli zdarzyło Ci się, że korzenie Twojego storczyka podgniwały, to podlewaj go rzadziej. Lepiej go przesuszyć niż przelać. Podlewaj go wtedy, kiedy zobaczysz, że podłoże zupełnie przeschło. Nie zwracaj uwagi na to, że korzenie są srebrne, wysuszone i pomarszczone. Ważne jest to, by podłoże było suche. Cały czas mokre, wilgotne kawałki kory piniowej w systemie korzeniowym to częsty powód gnicia i zamierania korzeni storczyka. Bardzo często, gdy szukamy informacji, w jaki sposób pobudzić storczyka do kwitnienia, jak go zmusić do obfitego kwitnienia, wyczytamy, że warto go podlewać wywarem z czosnku. Dlaczego? Ponieważ czosnek odkaża system korzeniowy, bo system korzeniowy jest najważniejszy i na nim powinniśmy się skupić, jeżeli chcemy roślinę ponownie pobudzić do kwitnienia. Zdrowe korzenie to zdrowe liście i korzenie to obfite kwitnienie storczyka. Gdy roślina nam się zregeneruje, będziemy mogli przystąpić do następnych kroków, by roślinę pobudzić do kwitnienia i tym zajmiemy się w kolejnym odcinku z serii storczykowej. Będę wdzięczna za łapeczki w górę pod filmem. A i jeszcze taka uwaga, często dostaję wiadomości na temat kwitnących storczyków i gnijących korzeni. Co z nimi zrobić? Jeżeli chcesz nacieszyć się kwiatem storczyka, to poczekaj aż przekwitnie, zanim roślinę wyciągniesz z doniczki i zaczniesz dłubać przy korzeniach, ponieważ naruszony system korzeniowy podczas kwitnienia to zrzucenie pąków przez roślinę. Niech Twoje storczyki rosną pięknie i zdrowo oraz obficie kwitną. Pozdrawiam!